Witajcie kochani w kolejnych stylówkach według wielkich projektantów mody ekokreatywnej. Kochani, dzisiaj pokażę Wam stylówki inspirowane nowymi kolekcjami Fendi oraz Ralph & Russo. I to będą oczywiście stylówki z second handów, z lumpexów i rzeczy vintage. Jak już wcześniej mówiłam, ja mam wyzwanie w tym roku, nie kupuję żadnych nowych rzeczy. I szczerze mówiąc, myślę nawet o przedłużeniu tego wyzwania na kolejny rok, bo bardzo dobrze mi idzie. To są rzeczy, które albo są już w mojej szafie, albo niedawno zakupiłam je właśnie na nowy sezon w second handach. I zaraz pokażę Wam kilka stylóweczek według tych dwóch projektantów inspirowanych ich kolekcjami. Kochani, chciałabym też zaapelować do moich widzów, jeżeli oglądacie moje programy i jeśli się Wam podobają, chcielibyście, żebym dalej kręciła, proszę zasubskrybujcie mój kanał, to jest bardzo ważne dla mnie, to mi daje motywację i taki motor do działania, bo tak naprawdę robię to dla Was. Chciałabym, żeby jak najwięcej osób zainspirowało się modą eko, z ekologicznym podejściem do mody i bardzo Was proszę w takim razie subskrybujcie i pomóżcie troszkę rozszerzyć zasięg tego kanału. Dziękuję bardzo. To eko podejście do mody też się wiąże z tym, że używamy rzeczy vintage, używamy rzeczy, które mamy w szafie, bo wiele rzeczy, które mamy w szafie już są tak opatrzone, że nie zauważamy czasem nawet tych rzeczy i ich potencjału. A ja Wam dzisiaj tu pokażę prócz nowych właśnie moje stare rzeczy, które mam już wiele sezonów i jak można je dostosować właśnie do nowych trendów, jak można je włączyć do tych nowych trendów i sprawić, żeby stały się znowu modne i na topie. Także zaczynamy. Kochani, zaczniemy od Fendi. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ja pokazuję dwóch projektantów i zwykle to są kolekcje trochę przeciwstawne. Jedna jest bardzo na przykład nowoczesna i taka androgeniczna, druga jest bardziej kobieca albo bardziej folkowa, bardziej zwariowana. No i tak będzie też w tym przypadku, chociaż aż nie do tego stopnia. Ale jedna z tych kolekcji zdecydowanie jest bardziej w moim stylu i zaraz się o tym przekonacie. Zaczniemy, tak jak mówię, od Fendi. Pierwsza stylóweczka to będzie stylóweczka z przepiękną vintage spódnicą z lat 80. To jest, już pokazuję, to jest ta spódniczka, która jest na tym wieszaku. Skórzana spódnica, którą zakupiłam na Vinted. Naprawdę przepiękna paryska z paryskiej firmy, paryskiego krawca spódnica z bardzo miękkiej skóry. I pokażę Wam najpierw stylóweczkę, zobaczcie, od Fendi, która mnie bardzo, bardzo zainspirowała. Uważam, że jest to jedna z bardziej ich udanych stylówek na ten sezon. Ona troszkę przypomina, nie wiem czy zauważyliście, w ogóle dużo stylówek w tej kolekcji i w tym sezonie jest inspirowanych takimi trochę królewskimi trendami, nie wiem jak to do końca nazwać. Wiele klejnotów, duże ramiona, to mi przypomina właśnie takie dawne epoki, czy to XIX wiek, czy to nawet renesans, a ta stylówka nawet przypomina mi trochę takie stroje Elżbiety I właśnie z okresu renesansu, ta kryza pod szyją tego swetra, która jest bardzo podobna do tych właśnie takich białych kryz, które monarchowie i w ogóle dobrze urodzeni nosili. I te wielkie, wielgachne rękawy również przypominają w stylu właśnie tamte stroje. To jest chyba takie troszkę nawiązanie do tych dawnych epok. No więc zobaczcie, ten sweter i ta spódnica, tutaj u nich przepiękne buty pod kolor swetra, no zachwyciły mnie te buty naprawdę totalnie. I właśnie w ogóle w tej kolekcji, zobaczcie, są przepiękne buty. Chyba najbardziej podobają mi się ich buty, są bardzo zgrabne, praktyczne, bo to nie są jakieś bardzo, bardzo niebotyczne szpilki, tylko właśnie takie praktyczne, fajne, zgrabne buciki, skórzane, w pięknych kolorach, w pięknym stylu. Naprawdę bardzo, bardzo według mnie udały im się buty w tym sezonie. No ale zobaczcie, u mnie do tej spódniczki czarnej sweter troszkę podobny i powiem Wam, że to nie jest sweter z second handu, to jest sweter z mojej szafy, ja go kupiłam w Mango 2 sezony temu na wyprzedaży, ale polowałam długo na taki sweter, nie miałam takiego oversize'owego swetra, akurat nie udawało mi się w second handzie, no ale on już ma 2 sezony, więc czuję się rozgrzeszona, no bo jednak to jest sweter z mojej szafy, nie żaden nowy tam kupiony celowo. I ten sweter ma bardzo takie szerokie rękawy, też troszkę niżej spuszczone na ramionach, podobnie właśnie jak w tych kolekcjach Fendi i w ogóle w wielu innych kolekcjach tego sezonu. Tylko nie ma takiej wielkiej kryzy, ale można to załatwić fajną, w podobnym kolorze chustą zawiązaną albo kominem, który możemy założyć na ten sweter. Ja tu postanowiłam troszkę uprościć stylówkę i do tej spódnicy, do tego swetra włożonego do środka Włożyłam sobie brązowe buty, one są również takie zgrabne do nogi, troszkę, przepraszam, to nie te buty, takie zgrabne, przylegające do stopy i takie właśnie troszeczkę jak u Fendi, oczywiście nie są tak doskonale wykonane na pewno, ale są to takie buty z ostatniego haula zresztą, które ładnie leżą na nodze i są takie zgrabne, wąskie i pasują do czarnej spódnicy, bo jak pewnie zauważyliście, moja spódnica jest czarna, więc tu odeszłam troszkę od oryginału, no ale przecież nie będziemy się ubierać identycznie, chyba że ktoś kupuje kolekcję Fendi. Także taka stylówka, powiem Wam, że bardzo mi się podoba ta stylówka, ten sweter jest minimalnie za duży, za taki obszerny do tej spódnicy, ciężko jest go tam utrzymać, ale za to bardzo, bardzo fajnie to według mnie wygląda i bardzo stylowo. I powiem Wam, że stylem to mi przypomina właśnie Fendi, a tymczasem ta spódnica jest nawet jeszcze bardziej w moim stylu niż ta ich, chociaż powiem Wam, że bardzo mi się i tak podoba tamta spódnica. No i będę tak chodzić oczywiście, bo to jest bardzo piękne i stylowe i no i powiem Wam, że bardzo jestem zadowolona z siebie w tej stylówce. Napiszcie, co sądzicie. Może to będzie nie w Waszym stylu, oczywiście, ale mnie się podoba. Kochani, następna stylóweczka według Fendi to stylówka, zobaczcie tutaj oryginał, na którym się wzorowałam, taka całkowicie skórzana stylówka. I skórzany płaszcz, skórzana spódnica, skórzane buty, skórzana torebka i to w dodatku wszystko w jednym tonie. Taki total look skórzany, powiedziałabym, w jednej barwie. Bardzo fajne, ale to jest, mi to troszkę przypomina takie kobiety z III Rzeszy, nie wiem jak Wam, więc no to jest dla mnie taki kontrowersyjny styl, nie do końca mi się podoba, aczkolwiek dobranie tych elementów skórzanych do siebie i ich jakość jest naprawdę piękna, no muszę przyznać, więc ja wybrałam taką swoją wersję, skórzana kurtka, ona jest też w takim stylu dość hardkorowym, jest z twardej skóry, ale ma podobny kolor jak tamta i również krój ma dosyć podobny, mimo tutaj, że nie ma zapięcia u góry, ale można sobie to postawić, przewiązać szalikiem czy cokolwiek z pasem. No i do tego skórzana spódnica, ja wybrałam krótszą, no bo nie mam dłuższej, tak szczerze, mogłam wybrać dłuższą, gdybym ją miała. Też taka plisowana i tu jest już troszeczkę inny odcień, u mnie to nie będzie taki total look, że to jest w jednym odcieniu, tylko różne odcienie brązu. Do tego spódniczka i do tego właśnie te buciki zamszowe też bardzo ładnie leżą i też mi przypominają takim zgrabnym swoim wyglądem te buciki właśnie Fendi. To są oczywiście buty z Lumpexu. No to zresztą akurat te wszystkie rzeczy, co tutaj są w tej stylówce, są z Lumpexu i do tego torba, już Wam pokazuję. Taka właśnie torba, podobnie zresztą jak do poprzedniej stylóweczki, zapomniałam zupełnie o niej. To jest torba, no niestety nie Fendi, ale dobrej firmy Lacoste i ona jest w takim troszkę stylu, jak tam pokazane są u Fendi. Taka beżowo-brązowa z elementami skórzanymi i kształtem, wielkością również przypomina tamte torby. Zresztą bardzo wygodna i super jakości, oryginalna torba z Lumpexu. No i tak, kochani, taki total look właśnie. Ciekawa jestem, co Wy o nim myślicie. Ja przyznam się Wam szczerze, że pewnie na co dzień tak się nie ubiorę, bo jednak dla mnie to jest za dużo skóry naraz. No to nie jest zbyt komfortowe, bo skóra jednak ma swoje minusy, mimo że jest ciepła, jest naturalna, ale jeżeli ubierzemy się cali w skórze, to będziemy się czuć trochę jak w takim pancerzu i to mi nie do końca odpowiada, więc pewnie te elementy raczej będę nosić z innymi częściami garderoby, a nie wszystkie naraz. Ok, następna stylówka to jest troszkę kontrowersyjna sprawa, przyznacie za chwilę, bo to jest stylówka z naturalnym futrem, zobaczcie to u Fendiego, no teraz są raczej trendy, żeby sztuczne futra nosić, ale to futro jestem na 100% przekonana jest naturalne. Jak wiecie, teraz w Polsce wprowadzono prawa chroniące zwierzęta, żeby nie hodować już zwierząt futerkowych, jestem całkowicie za i nigdy w życiu nie kupiłabym futra nowego, naturalnego, bo uważam, że to jest barbarzyństwo i jak w dzisiejszych czasach mamy inne możliwości, nie musimy koniecznie nosić futer naturalnych, żeby nam było ciepło. W związku z tym no nie kupiłabym, ale mam futro po prostu vintage, futro, które dostałam od rodziny i ono wisi w mojej szafie. No nie mam serca go wyrzucić i powiem Wam, że zdarza mi się czasem na jakieś wyjątkowe okazje to futro włożyć. To jest jeszcze futro przywiezione z Rosji, troszkę potem przerobione, ale naprawdę to jest rzecz vintage, bardzo stare futro, no pięknie zrobione, naprawdę to są norki. No myślę, że większą stratą w tym momencie byłoby po prostu je wyrzucić czy zutylizować, niż włożyć, jeżeli już i tak to futro jest u mnie. W związku z tym pokażę Wam taką stylówkę inspirowaną tą stylówką Fendi. Do tego futerka pas, oczywiście ja tutaj mam taki pas, którym się spiłam, który zresztą użyję do wielu kreacji. Skórzany pas vintage'owy, do tego tak jak podobnie jak u Fendi właśnie z pasem i do tego skórzana spódnica, tylko u mnie oczywiście też krótsza, bo ja nie posiadam aż tak wielu długich spódnic, tym bardziej skórzanych. No i ta spódnica jest trochę krótsza, taka do kolanka, przed kolanko, ale to jest też spódnica ze skóry, tak jak u nich. No i do tego oczywiście te same botki zamszowe i torba. I uważam, że tylko tym razem tutaj wzięłam torebkę taką elegancką, bo powiem Wam, że ja takie futro noszę naprawdę na tylko wyjątkowe okazje, jakieś wielkie wyjście, wielki raut, coś eleganckiego. No na co dzień do pracy bym w czymś takim na pewno nie wyszła. No więc do tego pasuje mi na taką specjalną okazję taka kopertóweczka ze skórki naturalnej, przepięknie wykonana, vintage również, jest już od dawna w mojej szafie. No i uważam, że to pasuje stylowo, że to jest fajnie wygląda razem, ale powiem Wam, że to jest naprawdę coś, co się nosi bardzo rzadko, przynajmniej w moim przypadku. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko ta stylówka Wam się podoba i chyba wydaje mi się, że wyszła dosyć fajnie i nawet podobnie do stylu Fendi. Dobra, kochani, to teraz dalej. Drugi projektant, teraz Ralph & Russo i ta kolekcja bardzo, ale to bardzo mnie zainspirowała w tym roku. Podobnie jak w poprzednim odcinku Etro, to tutaj kolorystyka i te bardzo, bardzo barwne kraty u Ralph & Russo, zobaczcie sobie na podglądzie, są dla mnie naprawdę przepiękne, inspirujące. Tutaj też można powiedzieć taki total look kratkowy występował u nich, ale w bardzo mi pasujących kolorach i uważam, że te zestawienia są prześliczne i po prostu bardzo twarzowe również. Tutaj różne kolory czerwieni, takie z elementami niebieskiego, różowego, brązów. To jest wszystko przemieszane, czerwieni. I to bardzo mi się podoba. Pokażę Wam trzy stylówki w związku z tym. Pierwsza z nich to będzie stylówka, ta, którą mam na sobie zresztą, część tej stylówki. Widzicie, to jest moja ulubiona sukienka, pokazywałam ją również w sezonie wiosennym, a właściwie w poprzednim sezonie zimowym jeszcze. Przepiękna taka sukienka w kratkę szkocką, w takich pięknych barwach, może tutaj z bliska nawet zobaczycie, bawełniana i jest bardzo fajna, naprawdę ma świetny krój i do wielu rzeczy mi pasuje. Ja bardzo lubię ten kolor i do tego jest taki czerwony sweterek, tu widzicie, taki wiązany, to jest Benetton, czysta wełna, taki kopertowy sweterek, bardzo mi się podoba to zestawienie kolorystyczne. No i do tego ubrałam sobie takie bordowe sztyblety w takim bardziej nowoczesnym stylu, może na lata 70. nawet. Do tego szalik w szkocką kratkę, jak najbardziej pasuje. No i kilka wersji. Pierwsza wersja jest właśnie taka surowa jak to, plus szalik, plus tutaj mam takie futerko sztuczne, oczywiście tym razem. Sztuczne futerko i powiem Wam, że to futerko chyba kupiłam 1,5 roku temu w Lidlu, jak jeszcze kupowałam czasem rzeczy nowe w sklepach, ale to mi się naprawdę rzadko również zdarzało, za 100 zł. Także no, to chyba jest kolekcja Heidi Klum, o ile dobrze pamiętam, dla Lidla właśnie. Strasznie spodobał mi się ten kolor i postanowiłam je kupić, bo uwielbiam ten kolor i wygląda moim zdaniem świetnie taki właśnie misiek, futerko w tym kolorze. I do wielu rzeczy właśnie mi pasowało, w związku z tym zdecydowałam się kupić. No i świetnie się sprawdza, jest leciusieńkie i zobaczcie, jak to fajnie wygląda właśnie to zestawienie kolorystyczne bordo z czerwienią i te kraty, które się tutaj powielają w tym stroju. Do tego torebka czerwona, którą już widzieliście, to jest ta torebeczka Longchamp, którą upolowałam w Lumpexie niedawno. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Ciekawa jestem, czy Wam też się tak podoba, jak mnie. No i drugie zestawienie, już Wam pokazuję, to jest ta sama sukienka, ten sam sweter, ten sam szalik, ale włożyłam sobie tutaj jeszcze takie zakolanówki czerwone z wełny czystej, właśnie albo do takiego poncho, które też widzieliście za złotówkę ostatnio i bardzo fajnie mi się to sprawdza, powiem Wam, jest przewygodne, jak jeszcze nie jest tak bardzo zimno, super strój, ociepla troszkę to poncho i rozwesela kolorystycznie. No i druga opcja właśnie jest taka, że do tego jak jest zimno, kurteczka, już Wam pokazuję, jedna z moich ulubionych rzeczy z mojej szafy, włoska kurteczka bardzo dobrej marki, mianowicie Basania. I ta kurtka jest przefajna, bo ma piękny kolor, bardzo modny w tym sezonie, taki malinowa czerwień, taki bardziej różowy nawet. I ona jest śmieszna, bo ona jest przezroczysta jakby i w środku widać to ten puch, który jest wewnątrz. I tutaj ma jeszcze taki futrzany, piękny futrzany kołnierzyk. Jest krótka, ale jest bardzo, bardzo fajna, wygodna i pasuje do zestawu, przyznajcie. To bardzo rozwesela w zimie i ma przepiękną podszewkę poza tym. Nie uwierzycie, że zapłaciłam za tą kurtkę 15 zł w Lumpeksie. No to jest kurtka, która jest co najmniej warta ponad 1000 zł, ale naprawdę upolowałam ją za 15 zł, w dodatku na wyprzedaży. Chyba troszkę kolor ludzi odstraszał, a ja uwielbiam ten kolor po prostu. Dobra, następna stylówka, to znowu będzie też kratka. Tak jak widzicie tu u Ralph & Russo, mnie bardzo ta kratka się podobała i do podobnych akcesoriów. No i tutaj ciąg dalszy tych fajnych różowo-czerwonych kratek w różnych wersjach. Tym razem zdecydowałam się na spódnicę wełnianą i koszulę flanelową. One są w innych odcieniach, zauważcie, ale pewne motywy kolorystyczne, na przykład fiolet, no i krata oczywiście, powtarzają się w tych strojach. No i zobaczcie, tak to wygląda włożone razem z paskiem na wierzchu, bo ja bardzo lubię nosić pasy, żeby podkreślać talię, jak wiecie. No i tak to wygląda, według mnie świetne zestawienie, mimo że to są kraty i to teoretycznie mogłoby się gryźć, ale mnie się to mega podoba. I do tego oczywiście można wprowadzić kolejną kratkę, czyli sobie ten szaliczek, szkocką kratę, który będzie bardziej podobny do tej spódnicy, i płaszczyk bordowy. I według mnie świetny strój, bardzo wygodny. Do tego torebka, ja tutaj na przemian różne torebki. Raz ta czerwona, raz tutaj taka torebka z frędzlami, zamszowa, bardzo fajna, bardzo modne są frędzle w tym sezonie, także polecam Wam ten motyw jak najbardziej. Ciekawa jestem, który z tych zestawień się Wam najbardziej podoba. Ja jestem zakochana we wszystkich i po prostu te kolory dają mi tyle poweru w zimie. Uwierzcie mi, świetne zestawienie. Oczywiście wiem, że nie wszyscy lubią takie mocne kolory, ale ja je uwielbiam i bardzo lubię w nich chodzić. I dlatego to będzie bardzo praktyczne. Na pewno wszystkie te zestawienia będą przeze mnie noszone w zimie. Piszcie, co uważacie, która stylówka najbardziej się Wam podoba. Ostatnia rzecz jest wieczorowa typowo i tutaj pokażę Wam tą suknię, którą kiedyś otrzymałam. To była nowiutka suknia jedwabna z Ameryki, jeszcze była z metką. I to jest taka przepiękna suknia z jedwabiu, wieczorowa. I bardzo dużo jest w tym roku tego koloru. On jest bardzo modny, ten kolor. To jest taki fuksjowy kolor. W dodatku te przezroczystości też są modne. I rozcięcia. Zobaczcie, tutaj Ralph & Russo proponuje właśnie taką piękną suknię z takiego tiulowego materiału, tak jak tutaj, takiego właśnie różowego. Ona jest przecudowna, ta suknia według mnie, ale też są właśnie podobnym kroju suknie na jedno ramię w innych kolorach, ale nawiązujące w bardzo podobnym stylu jak właśnie ta, więc zobaczcie, ja tutaj tą moją suknię ustylizowałam z takimi nudkowymi, takimi cielistymi szpileczkami, no bo nie mam w identycznym kolorze, najlepiej będą do tego wyglądać zupełnie cieliste, niewidoczne budki. No i oczywiście można do tego sobie dobrać torebkę. Ja w tym przypadku użyłam takiej satynowej torebki jasno-różowej, która nie będzie się kłócić, a nie będzie też w identycznym odcieniu. Nie mam po prostu takiego akurat koloru jak to. Mogłaby być też złota torebka do tego, jak najbardziej mogłaby być srebrna torebka i srebrne buty na przykład. Ale według mnie przepiękna suknia i właśnie będzie się wpisywała kolorystycznie w te najmodniejsze trendy sezonu. Tak, kochani, i to będzie dzisiaj wszystko. Więcej stylówek już na dziś nie mam, ale zapraszam Was już za tydzień i prawdopodobnie za tydzień też dwóch albo trzech, ale chyba też dwóch sławnych projektantów i stylówki inspirowane ich nowymi kolekcjami z Lumpeksu. Kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za wszystkie polubienia, za oglądanie mojego programu i do zobaczenia, zapraszam na haul za kilka dni. Cześć! Pozdrawiam wszystkich, Wolka.